był taki moment, kiedy wybrałem się w góry, w górach kurdystańskich. To był już taki okres około zimowy, zaczął padać śnieg i zszedłem z trasy, minąłem taki duży pocisk, nie wybuch, obok siebie. Potem musiałem patrzeć, czy nie idę po jakimś terenie zaminowanym, ponieważ Irak jest jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie. Natomiast jeszcze innego razu, kiedy wyjechałem na pewną górę z moją znajomą i wyszliśmy na jej szczyt, parę dziesiąt metrów, tak żeby podziwiać zachód słońca, i ku naszemu zdziwieniu, kiedy wyszliśmy na ten szczyt, zobaczyliśmy trójkątny znak z trupią czaszką i z informacją, że znaleźliśmy się na terenie zaminowanym. Krótkie westchnięcie do Boga i próba wrócenia po tych samych śladach, których nie było, ponieważ to jest wysuszona trawa, nie ma tam żadnych kamieni, głazów, i próba jednak, tak na ile pamiętaliśmy, wrócenia tę samą trasą do samochodu, ale to było związane ze stresem. Dzisiaj naszym gościem jest pan Radosław Siewniak i jest gościem naszego programu Spotkanie z misjonarzem. Jesteś fizjoterapeutą, mieszkasz na Śląsku, no ale gdzieś wybyłeś ostatnimi czasy z tego Śląska. Dokąd? Wybyłem do Iraku, aby pracować w obozach dla uchodźców. A jak to się w ogóle, zaczęło? Skąd pomysł? Pamiętam dokładnie datę, 29 kwietnia 2016 roku. Przy takim codziennej lekturze Biblii czytałem fragment Księgi Izajasza, 30 rozdziału. I tam jest takie słowo, które Bóg mówi do Izraela, że pójdziesz tą drogą, którą ci wskaże, a nie skręcisz ani na prawo, ani na lewo. Ono jakoś wewnętrznie mnie bardzo dotykało. To był taki szczególny dla mnie czas dotykania tego słowa. A potem się stało coś takiego dla mnie niezwykłego. Nie wiem, jak Bóg to robi, ale wiem, że kiedy to robi, to nie mamy wątpliwości, że to jest On, że usłyszałem takie wewnętrzne słowo, bym się zaczął uczyć języka angielskiego, ponieważ On chce mnie posłać do krajów, gdzie chrześcijaństwo jest w mniejszości, jest prześladowane. I to było tak dla mnie takie doświadczenie wyraźne, tak, że postanowiłem złożyć wypowiedzenie w pracy w szpitalu, gdzie pracowałem w Szanowie. Natomiast to jeszcze nie był wyjazd do Iraku, ponieważ to było rozpoczęcie nauki języka angielskiego, ponieważ ja języka angielskiego na tamten czas w ogóle nie znałem i wyjechałem na 5 miesięcy do Stanów Zjednoczonych uczyć angielskiego od zera, potem na Maltę na kolejne 5 miesięcy i potem, gdy przyjechałem do Polski, to znowu pamiętam taką modlitwę: Panie Boże, gdzie chciałbyś mnie posłać teraz? Dwa dni po tej modlitwie dostałem maila od pewnej organizacji medycznej, która pracuje w Iraku. Organizacja medyczna, nie powiązana z działaniem chrześcijańskim, tylko z działaniem niesienia pomocy tam w Iraku. W tej organizacji pracowała pewna dziewczyna z Polski i miałem z nią kontakt, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że oni poszukują fizjoterapeuty i nawet do nich napisałem. To było 3 miesiące wcześniej, a oni powiedzieli, że potrzebują kogoś natychmiast, na już. Ja miałem wtedy obowiązki związane ze stowarzyszeniem. Ten okres 3 miesięcy minął, oni przez te 3 miesiące nikogo nie znaleźli. No i wtedy, po tych 3 miesiącach, kiedy ja już w ogóle zapomniałem o tych naszych kontaktach, zwrócili się z mailem, czy jednak nie byłbym w stanie do nich dołączyć, aby współpracować z nimi, pracować jako fizjoterapeuta, aby rozpocząć działanie kliniki fizjoterapeutycznej w Iraku. Takie było moje zadanie. To było 2 dni po tej modlitwie. To była dla mnie konkretna, nie tylko odpowiedź na tę modlitwę, gdzie Boże, teraz chcesz mnie posłać, ale też wypełnienie tych słów, które usłyszałem 2 lata wcześniej, żebym się uczył języka angielskiego, ponieważ On chce mnie posłać do krajów, gdzie chrześcijaństwo jest w mniejszości, jest prześladowane. Pracowałem w irackim Kurdystanie, czyli części północnej Iraku, części kurdyjskiej, przez większy okres czasu w Irbilu, czyli w stolicy irackiego Kurdystanu, a potem również w Duhoku i w okolicznych obozach dla uchodźców wokół Duhoku. To ludzie, którzy nie mają finansów, aby móc przyjechać na przykład do naszej kliniki. To ludzie, którzy musieli uciekać
ze swoich wcześniej zamieszkiwanych wiosek przed bojownikami Państwa Islamskiego, żyjąc w namiotach, ponieważ dzisiaj w irackim Kurdystanie jest 50 obozów dla uchodźców. W takich obozach żyje 30 tysięcy osób. Natomiast te obozy często oddalone są od większych miast 10-20 kilometrami, także wiele ludzi nie chce mieszkać w obozach dla uchodźców. Chce mieszkać bliżej jakiejś cywilizacji. Takie też namioty są stawiane w różnych wioskach. I to jest też często taki dramatyczny kontrast, kiedy są domy, widać, że żyją tam ludzie zamożni i wokół tych domów postawione są namioty, 8-10-osobowa rodzina w takich namiotach, gdzie mają tylko parę materacy, kocy, lodówkę, kogo stać. Maleńka, łazienko, toaleta i nic więcej. Ciepła woda, no, w kontekście Iraku to wygląda tak, że ona jest nagrzewana, zgromadzona w jakichś pojemnikach. Nie zawsze też ta woda jest, stąd te osoby nie zawsze mają możliwość, aby się umyć, aby się kąpać. Jest to związane z oczywistą rzeczą, jak kwestia zapachu, czy kwestia jakichś chorób skórnych. I tak to wygląda. Na początku w Irbilu właśnie miałem za zadanie rozpocząć pracę fizjoterapeuty, kliniki fizjoterapeutycznej w tym miejscu. To też było dużym wyzwaniem ze względu na wiedzę, edukację moich pacjentów, ale też na kulturę i na religię. Kiedy przyszła do mnie ortodoksyjna muzułmanka, arabka z hijabem na głowie, z ogromnym bólem kręgosłupa, ze łzami w oczach, kulejąc, usiadła naprzeciw mnie i zapytała mnie, czy jest ktoś w tej klinice, kto może jej pomóc. Ja odpowiedziałam jak najbardziej, że mogę pani pomóc, jestem tą osobą, ale ona, patrząc na mnie w taki złowrogi sposób, powiedziała, ale pan nie może mnie dotknąć, ponieważ pan jest obcym mężczyzną, a żaden obcy mężczyzna nie może dotknąć się mojego ciała. No i zapytała, czy nie ma tutaj kobiety, która mogłaby ją usprawnić. Jednym z moich zadań było również szkolenie lokalnych fizjoterapeutów i mieliśmy też dziewczynę, która pracowała z nami, ale jej umiejętności nie pozwalały na to, aby ona mogła jej pomóc. Stąd powiedziałem, no w tej sytuacji jestem tylko ja tą osobą. No i musiałam przez 10 minut wyjaśniać, żeby popatrzyła na tą sytuację troszkę inaczej niż w taki sposób, że obcy mężczyzna będzie ją dotykał, ale że dotknie ją fizjoterapeuta, ktoś, kto chce jej pomóc i ktoś, bez którego dotyku nie uzyska uzdrowienia z tego miejsca, w którym się znalazła. No i po 10 minutach to napięcie, ono było wyczuwalne, zgodziła się na to, abym ją mógł rehabilitować, po czym odpowiedziałam jej, no to proszę się więc rozebrać. Wtedy ten poziom napięcia wzrósł maksymalnie. Okazało się, że miała 7 szat ubranych na sobie. 3 z tych szat udało mi się zdjąć. Także położyłem ją na kozetce. Miała problem z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa, także musiała położyć na boku. Ja musiałem podejść do niej, położyć moje kolano na jej kolanie, moją rękę na jej ramieniu, zbliżyć się do niej, przytulić się do niej. Wtedy jeszcze to napięcie wzrosło maksymalnie. Ale okazało się, że to był taki charakterystyczny problem z, ogólnie nazwie to dyskopatyczny problem, że podczas ruchu manipulacji, czy tak zwanego nastawienia, był ten charakterystyczny trzask i tak zwany dysk wskoczył na swoje miejsce i bardzo szybko ból minął. Także ona po raz pierwszy się do mnie wówczas uśmiechnęła i powiedziała szukran, to po arabsku oznacza dziękuję. I to też było powodem, że ona potem rozpowiadała innym pacjentkom i również pacjentom, że jest taka osoba, która wykonuje jakieś dziwne ruchy z ciałem człowieka, ale to pomaga. I to też powodowało, że coraz więcej pacjentów, muzułmanów, czy też jezydów, była gotowa coraz bardziej mi zaufać. Ponieważ też było związane to z tym, że w Iraku takie pojęcie jak fizjoterapia jest nieznane. I wiele pacjentów łączy leczenie, również to związane z bólem kręgosłupa, z tabletką. Miałem takich pacjentów, którzy nawet kiedy ich nastawiłem i nie mieli problemów z kręgosłupem, ten ból minął, ale potem pytali, a tabletki nie dostanę? Nawet mieliśmy taką historię, kiedy poproszono pewnego ojca, który miał chore dziecko na jakąś chorobę neurologiczną, aby przyprowadził to dziecko do kliniki. Natomiast ten ojciec na drugi dzień przyszedł ze zdjęciem swojego dziecka i zapytano go, ale gdzie twoje dziecko? A on odpowiedział, czy zdjęcie nie wystarczy.
To też powodowało, że musieliśmy się przedzierać. Ja musiałem się przedzierać przez te bariery, zarówno kulturowe, religijne, ale również związane ze świadomością, że ruch, fizjoterapia, nastawienie, ćwiczenia, profilaktyka, to ma znaczenie. I zaczynałem pracę w klinice, także nie mieliśmy pacjentów. To był jeden, dwóch pacjentów w ciągu dnia. No ale w ciągu 3-4 miesięcy mieliśmy tych pacjentów full. Także musieliśmy robić listy, gdzie pacjenci musieli chodzić na konkretne godziny, zarówno do mnie, jak i dwóch pozostałych fizjoterapeutów. Tam nie ma czegoś takiego w tym kodzie kultury Bliskiego Wschodu, jak punktualność. To nie istnieje, stąd tego też musieliśmy ich uczyć, ponieważ kiedy przychodzili nie na swoje godziny, a mieliśmy innych pacjentów, stąd musieliśmy wyjaśniać im, że i dawać nowe terminy, aby przyszli następny raz na właściwą swoją godzinę. I co? Działało? Z większością pacjentów tak, ale byli tacy, z którym się nie udawało. Natomiast to też było piękne widzieć to, w jaki sposób oni się otwierają, przekonują na taką formę niesienia im pomocy. Miałem też pacjentów chrześcijan asyryjskich, ale głównie to byli muzułmanie oraz jezydzi. Jezydzi są pewną grupą i etniczną, i religijną, która obok chrześcijan wycierpiała najwięcej ze strony państwa islamskiego, ponieważ jezydzi są odmienną grupą religijną od muzułmanów i niektórzy muzułmanie uważają, że czczą szatana. A to z tego powodu, ponieważ jezydzi wierzą, że Bóg stworzył 6 aniołów, jeden z nich zbuntował się wobec Boga, został strącony do piekieł, przez 2000 lat był w piekle i przez swoje łzy i żal za to, co się stało, spowodował, że piekło stało zalane jego łzami i Bóg jako przywrócił go i postawił przy swojej prawicy i niektórzy z nich też modlą się do tego anioła. Stąd też jest to powodem, że od wielu lat są prześladowani przez muzułmanów w Iraku. 90% moich pacjentów to były osoby, które musiały uciekać. Jezydzi, jest to grupa bardzo hermetyczna, grupa zamknięta, grupa, do której trudno jest dotrzeć. Natomiast to, co widziałem, że właśnie przez taki bliski kontakt, bliskie relacje, mogłem zbliżać się do tych ludzi. To, co chciałem czynić w mojej klinice, to żeby pacjenci nie tylko czuli się do tej kliniki zaproszeni, ale również, aby się tam czuli chciani. Miałem chłopczyka w jednym miejscu, w którym pracowałem, który przychodził do mnie jako taki najpierw obserwator, taki z dystansu patrzył na to, co robię. Ja go zachęcałem do tego, aby spędzał czas z nami. Dawałem mu klocki Lego, tam się mógł bawić tymi klockami Lego w naszej klinice i widziałem, jak też stopniowo się otwiera. Ale w ogóle nie mówił. Nie wyraził przez pierwsze 3 miesiące żadnego zdania, słowa. I pewnego razu, kiedy musiałem wyjechać na chwilę, załatwić jakąś sprawę z kliniki i padał deszcz i rozmawiałem z jakimś pracownikiem na zewnątrz, tak, że ten deszcz padał na mnie, to ten chłopiec podszedł z parasolką, aby osłonić mnie od deszczu. I to było piękne, ktoś mi nawet zrobił zdjęcie, jak on mnie osłania tą parasolką. Potem zaczął właśnie mówić jakieś takie pojedyncze zdania do nas. Jedna z moich arabskich pacjentek zaprosiła mnie do domu i okazało się, że ten chłopiec był synem jej kuzyna i właśnie też przeszli przez traumatyczne wydarzenie, że musieli uciekać przed bojownikami, przed państwem islamskim, ale też to dziecko zapewne widziało takie rzeczy, jakie nie powinno widzieć. I ta praca moja z tego też powodu nie była tylko pracą związaną z usprawnianiem pacjentów, z leczeniem ich dolegliwości fizycznych, ale również takim wsparciem duchowym, rozmową, byciem z nimi. I to też powodowało, że mogłem nawiązywać z nimi takie bliższe relacje. Często byłem zapraszany na obiady do ich namiotów. Kiedy już byli usprawniani i zdrowi, często przychodzili potem do mnie na herbatę, na kawę. Niektórzy z nich nazywali mnie swoim imamem. To było fajne i miłe. I mieliśmy wiele takich głębokich, dobrych kontaktów. I w zasadzie niemalże każda z osób, z którą rozmawiałem, straciła kogoś bliskiego z powodu ataku
ISIS. Zazwyczaj to były osoby starsze, dziadkowie, babcie, które nie miały sił uciekać. Czasami był to członek z rodziny. Dowiedziałam się od mojego jezyckiego przyjaciela o takiej rodzinie, że jest ojciec i szóstka dzieciaków. Trójka tych dzieciaczków potrzebuje takiej opieki nieustannej, bo to jest roczek, dwulatka, trzylatka. I kiedy przyjechałem tam do obozu, aby obdarować ich kocami na zimę, ubraniami, ten ojciec na pewno nie podniósł swojej głowy, on powiedział tylko szukran, dziękuję. Moje doświadczenie, że jak obdarowałem, jakoś nieśliśmy pomoc tamtejszym ludziom, to oni wyrażali jakiś rodzaj radości, uśmiechu, podziękowania. Natomiast w nim czegoś takiego nie było. To, co zobaczyłem, to takie obdarcie z chęci do życia i nadziei. Potem się dowiedziałem o tym, że ta rodzina musiała uciekać z Sinjaru. To była jezycka wioska, która została zajęta przez ISIS. Ta rodzina musiała uciekać i też widziała mordowanych, rozstrzeliwanych swoich sąsiadów, bliskich. Potem zaczęła mieszkać w takich ubogich warunkach i trudnych warunkach, jak obóz dla uchodźców. To był dla około 30 tysięcy osób. Jego żona nie wytrzymała tego psychicznie, tego obrazu, co się dokonało teraz tej rzeczywistości, w której żyła, i popełniła samobójstwo, podpalając swoje ciało. No i ten ojciec został sam z szóstką dzieci i kiedy wracałem z tego spotkania, no płakałem jak bóbr. Miałem takie spotkanie z pewną rodziną w górach kurdystańskich, na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. Zakopałem się samochodem i spotkałem pewną rodzinę, która mi pomogła, rodzinę Mustafy. I potem zaprosili mnie na kolację. I tak za każdym razem, kiedy byłem w tej okolicy, odwiedzałem ich. Poznałem całą tą rodzinę i ich dzieciaki, które po prostu za każdym razem, jak tam przyjeżdżałem, raz zdarzyło się nawet tak, że idąc do szkoły, zrobiły tył wzrot i prosiły rodziców, aby mogły nie iść na tą jedną lekcję, aby móc być ze mną. I to było fajne i piękne, ponieważ pewnego razu przywiozłem im Biblię w języku kurdyjskim i angielskim. Do dzieciaczki chciały się uczyć języka angielskiego. Także one się po prostu rzuciły na tą Biblię i cieszyły się tego, że mogą mieć książkę do uczenia się języka angielskiego. A Mustafa z jego żoną, jako muzułmanie, też przez to, że nawiązaliśmy tą taką bliską relację, też zgodzili się na to, żeby taki dar też przyjąć i otrzymać. Byłeś dla nich kimś zupełnie innej bajki. Spytali cię o twój kraj. To, co jest ciekawe w takim ogólnym ujęciu, to my mamy pewne wyobrażenia o Iraku. Bardzo często pewne pejoratywne, związane właśnie z ISIS, z terroryzmem. Jest w nas strach i lęk przed tamtejszym światem. Natomiast oni mają wyobrażenia o Europie, Europie takiej, jaką widzą, w wymiarze homoseksualizmu, alkoholizmu. Widziałem wiele osób, które wyjeżdżały z Iraku, potem wracały do Iraku i rodzice, bracia nie rozpoznawali swoich bliskich. Miałem takie spotkanie z jedną rodziną, kiedy chłopak wrócił do swojej rodziny po 10 latach. To było takie doświadczenie muzułmańskiego syna marnotrawnego, że widziałem, że bracia, patrząc na swojego brata i rodzice, patrząc na swojego syna, widzieli, że straciliśmy syna. Ponieważ kiedy żył z rodziną, no, tam jest pewien wymiar, że ważny jest coś takiego jak małżeństwo. Natomiast kiedy wyjechał do Londynu,
to już któryś raz z jakąś inną kobietą, rodzice się go pytali, kiedy wreszcie się ożenisz. I jego odpowiedź była, nie potrzeba się żenić, po co? Dla nich to jest też wyobrażenie Europy, w tym też zapewne Polski. Też takie, jakie my mamy nieraz uproszczone wyobrażenie tamtejszego świata, oni mają takie wyobrażenie o nas. Spróbuj nam przybliżyć trochę, jak to wygląda w takiej typowej rodzinie na północy Iraku. Ci ludzie przez to też, że trudno jest tam w kontekście uchodźców o znalezienie teraz pracy, żyją w obozach, które są różne. Jedne są małe, to znaczy mieszka tam około 3000 osób, inne są większe, to znaczy, że około 30 tysięcy osób. I ci ludzie często przebywają ze sobą. W rozmowie, w spędzaniu czasu, to jest takie bardzo popularne, w piciu herbaty. Natomiast dzieciaki spędzają czas ganiając ze sobą, grając w piłkę, wychodząc poza obozy, te umowne boiska, ciągnie się za nimi kurz, czasami są z podniszczonymi butami, czasami bez butów, z koszulkami Messiego, Ronaldo, podniszczonymi, brudnymi. Natomiast w tym wszystkim to obozowe szczęście i rozumienie szczęścia, rozumienie radości w Iraku nie jest związane z posiadaniem konsoli, komórki, komputera, ale jest związane z byciem sobą. Wspólnego czasu spędzanego razem ze sobą i to jest piękne. Nieraz ludzie mnie pytają, czego możemy się nauczyć od uchodźców i na to pytanie odpowiadam w taki sposób, że jedna rzecz to jest głęboka prostota i gościnność i otwartość na drugiego człowieka, ponieważ ci ludzie mając mało, nieraz mniej niż mało, gotowi są się tym podzielić, otworzyć na drugiego człowieka, przyjąć ciebie, zaprosić na herbatę, na obiad. Ja, kiedy przechodziłem przez obozy dla uchodźców, w zasadzie co druga rodzina wołała do mnie Bashi, to takie cześć kurdyjskie, albo salam aleikum, to po arabsku póki z tobą, zapraszając mnie, abym wstąpił do ich namiotu, abym wypił z nimi herbatę, czy też zjadł z nimi obiad. I to wszystko jest też pretekstem do tego, aby być ze sobą, być razem. Ta gościnność ludzi Bliskiego Wschodu jest niezwykła i wojna tego im nie zabrała. A w jaki sposób na przykład, nie wiem, szacunek wobec swoich rodziców, czy jak te relacje wyglądają, jak traktują też ludzi starszych, dziadków? Mhm. Autorytet ojca Bliskiego Wschodu jest inny niż ten autorytet ojca w kulturze zachodu. Kiedy dziecko przychodzi do swojego domu, to albo kłania się tacie, często całuje go w rękę. Tam jest to w tym kodzie zachowania to wpisane. To też mi pokazuje trochę inne spojrzenie na historię biblijną, jak na przykład przypowieść o Ojcu Miłosiernym. Tamtejszy ojciec z tej opowieści Chrystusa złamał konwenansę na tamten czas. Ponieważ to on wybiegł naprzeciw swojego syna, aby go utulić, objąć. I to zachowanie ojca Bliskiego Wschodu jest zasadnicze inne. Ten ojciec powinien czekać, jak ten syn podbiegnie do ojca, wymierzyć mu policzek, a powiedzieć, a nie mówiłem, wymierzyć mu karę i wtedy go przyjąć. Takie byłoby zachowanie ojca Bliskiego Wschodu. Natomiast Jezus maluje przed nami całkowity inny obraz ojca, ukazując przez to też swojego ojca, ale czytając to w taki sposób teraz, z tymi obrazami, które przywiozłem z Bliskiego Wschodu, ta opowieść Chrystusa pokazuje mi, w jaki sposób Bóg nie patrzy na to, co ludzie powiedzą, co może sąsiedzi powiedzą w tej historii, albo co powie starszy syn na przyjęcie swojego młodszego syna. I to ubogaca moje spojrzenie też na historię biblijną. Wiem, że dla ciebie ta sfera między człowiekiem a Panem Bogiem jest bardzo ważna. Podejrzewam, że nie omieszkałeś próbować gdzieś komunikować się na tych falach z tymi swoimi pacjentami. Oni wiedzieli, że jesteś chrześcijaninem. Jak na to reagowali? Było wiele takich dla mnie fascynujących spotkań i generalnie reakcja moich pacjentów była bardzo pozytywna. Jak wspomniałem wcześniej, byłem nazywany przez nich ich imamem. Także nieraz, kiedy ich rehabilitowałem, a potem mówiłem, że nie mogą wykonywać pewnych ruchów, to oni mi mówili, ale jak mamy się modlić w takim razie, ponieważ w islamie są pewne pozycje modlitewne i pewne wykonuje się w nich ruchy, które po takiej rehabilitacji mojej niekoniecznie są zalecane. No to też było powodem, aby rozpocząć taką rozmowę o tym, jaki Bóg jest. To zrozumienie muzułmańskie Boga jest zrozumieniem Boga dalekiego, niedostępnego Boga, który wymaga pewnych rytów, pewnych zachowań,
Natomiast nie ma tam takiego zrozumienia Boga jako Ojca, jako Abby, jako kogoś, kto chce nawiązać z nami najbliższą relację w wymiarze miłości, bliskości. I to było dla nich takim, myślę, szokiem. I to powodowało wiele takich potem głębszych pytań, potem zaproszeń do domów. Miałem jednego pacjenta i mama, kiedy nastawiłem jego kręgosłup, już go nie bolało, no to mi odpowiedział, że wreszcie będzie mógł sobie w takim razie poszukać kolejnej żony. No to wtedy mogłem rozmawiać z nim, że jak to? Przecież w tym aspekcie Koran jest zbieżny z Biblią, że kiedy Bóg stworzył Adama, to nie stworzył Adama i czterech Ew, tylko stworzył jedną Ewę. Czyli coś tutaj jest nie tak, coś się tu nie styka. No i to była kolejna możliwość takiej rozmowy i wyjścia z tego tematu, jakichś głębszych tematów. To było też ciekawe. Z jednej strony było to wyzwanie, ale z drugiej strony moimi tłumaczami zazwyczaj byli muzułmanie. Także ja mówiłem w języku angielskim, tłumacz, w zależności, czy to był pacjent Kurd, czy też Arab, to miałem tłumacza ze sobą. I to też było przyczynkiem ku temu, że potem oni mnie pytali swoje dodatkowe pytania. A co taki przeciętny człowiek mieszkający w tamtym regionie myśli o chrześcijaństwie, z czym ono mu się kojarzy? To chrześcijaństwo irackie, głównie asyryjskie, jest chrześcijaństwem bardziej kulturowym, chrześcijaństwem, które nie dzieli się na zewnątrz swoją wiarą, Ewangelią. Stąd, kiedy rozmawiałem z ludźmi, wielu z nich mówiło mi, że po raz pierwszy spotyka się z czymś takim, o czym im mówiłem. Podczas święta Nauruz, święta Nowego Roku, które obchodzi się w irackim Kurdystanie, mogłem spędzić 3 dni z pewną arabską rodziną. I ojciec tej rodziny jest oficerem armii irackiej i walczył z państwem islamskim. Z tego powodu państwo islamskie wydało na niego i na jego rodzinę wyrok śmierci. Musiał uciekać spod Bagdadu do irackiego Kurdystanu. Arabowie nie lubią się z Kurdami. To musiało się naprawdę jego życie być zagrożone, że jako Arab przeprowadził się do Kurdystanu. Kiedy byliśmy w samochodzie, jeździliśmy tam po okolicach, zwiedzając tamtejszy rejon, w którym teraz mieszka, trochę się śmialiśmy, trochę on mi opowiadał o historii swojego życia, trochę mogliśmy wejść w taką bliższą relację. To, co było dla mnie takie uderzające, on w pewnym momencie na zaparowanej szybie samochodu, człowiek, który wcześniej brał karabin do ręki i musiał strzelać, zabijać, to teraz tą samą ręką namalował na szybie pierwsze litery naszych imion i serce. Podzieliłem się z nim, kim jestem, co robię, dlaczego przyjechałem do Iraku, kim jest dla mnie Jezus i co zrobił dla mnie Jezus. I zapytałem go, czy mogę się z nim pomodlić i z jego dzieciakami. On na to się zgodził i podczas tej modlitwy on płakał jak bóbr. I on po tej modlitwie powiedział, że nigdy nie miał takiego spotkania jak teraz tutaj. I powiedział, że chce zacząć modlić się do Isa. Isa po arabsku to Jezus. 2 miesiące później on, jego żona i 4 jego dzieciaków zawierzyli swoje życie Jezusowi. Dzisiaj są jako Arabowie częścią kościoła kurdyjskiego. I to jest też niezwykłe dla mnie, też zobaczyć w historii jego życia to, w jaki sposób Pan Bóg też te rzeczy, które obiektywnie są złe, potrafi przemienić jako rzecz, która obiektywnie jest dobra. Ponieważ to, że była wojna i to, że on musiał uciekać z tego miejsca, w którym mieszkał, było pewnego rodzaju dramatem w jego życiu, ale to sprawiło, że został oddalony też od swojej rodziny i w takich bezpiecznych też warunkach mógł usłyszeć o Chrystusie i przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela swojego bez tej presji społecznej, która też jest w świecie islamu, która jest związana, że kiedy muzułmanin się nawraca, to może być powodem zagrożenia jego życia ze strony jego rodziny. Przychodzi mi na myśl jedna z moich pacjentek, która była jezytką, miała na imię Jacqueline. Mieliśmy taką bliższą ze sobą relację. Nazywałem ją swoją jezycką mamą. Ona w pewnym momencie otworzyła się i opowiedziała mi swoją historię swojego życia. Także kiedy zamyka oczy, nie może uwolnić się od obrazów takich jak twarze bojowników państwa islamskiego, którzy mordowali jej bliskich. Tego, co widziała, kiedy jej brat wsiadł do pewnego autobusu, była tam podłożona bomba.
autobus wybuch, widziała szczątki swojego brata porozrzucane po okolicy. I kiedy zamyka oczy, widzi właśnie te obrazy, nie jest w stanie od nich się uwolnić. Pamiętam, że zapytałem ją wówczas, czy mogę się o nią pomodlić. Pamiętam, że kiedy modliłem się o Jacqueline, ona płakała. Ciekawe było to, że na drugi dzień ona pierwszy raz była uśmiechnięta. Potem któregoś dnia powiedziała mi, że przywrócona została jej nadzieja do życia. Kiedy się żegnaliśmy, kiedy już wyjeżdżałem, przyniosła mi takie naszyjniki zrobione własnoręcznie. Natomiast ja podarowałem jej Biblię w jej języku. Opowiedziałem jej, dlaczego jej daję tę księgę, co w tej księdze jest zawarte, o kim ta księga mówi, kim ta osoba, o której ta księga mówi, jest dla mnie. I Jacqueline powiedziała mi takie piękne zdanie, ponieważ powiedziała, że ona nie potrafi czytać, natomiast jej córka potrafi i poprosi ją, aby jej córka czytała tę księgę dla niej, ponieważ jeżeli ta księga jest ważna dla mnie, to ona chciałaby, aby była również ważna dla niej. Ta historia, którą z nami w tej chwili dzielisz, pokazuje, myślę, w jakiś sposób na drogę do pokoju w tym regionie. To jest to, co widziałem w tym miejscu. Właśnie ten konflikt arabsko-kurdyjski, kurdyjsko-turecki, kiedy spotykałem chrześcijan, Kurdów, Arabów, Turków, Irańczyków, Egipcjan, Żydów, to kiedy spotykałem ich w jednym miejscu, to widziałem ich jako nie tylko braci, ale i przyjaciół. I to jest dla mnie taką obserwacją, że drogą do pokoju dla Bliskiego Wschodu jest przyjęcie największego syna Bliskiego Wschodu, który narodził się na Bliskim Wschodzie, Jezusa. Dziękuję bardzo, Radku, że zechciałeś być z nami, że myślę po tych kilkunastu minutach, które spędziliśmy z tobą, ci ludzie i ten kraj stali się trochę bliżsi dla nas. Może nawet dużo bardziej niż trochę.